został mistrzem Polski na igielicie. Zawody rozegrano na średniej skoczni w Zakopanem. Mimo niedawno wyleczonej kontuzji i trudnych warunków, Małysz zdeklasował rywali, uzyskując w obu seriach po 88,5 metra. Drugi był Łukasz Rutkowski, a trzeci Kamil Stoch. Doktor zabronił mi robić jakieś tam mocnych treningów. Skakać mogę, to jest parę skoków, ale też żeby uważać i pomału mogę wchodzić w trening, ale jeszcze nie na 100%. Jutro możliwość rewanżu, konkurs na Wielkiej Krokwi. Transmisja w TVP Sport od 12:45.